Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku, w którym to kazalcy próbują mi przejąć teren. Ale mi wiecie co? Mnie to nie obchodzi. Dlatego zaatakuję sobie ten dochmej. Bo czemuż by nie? To mam akurat fajnego takiego fana, który mi sędzią to ogarnie. Nawet tutaj jeszcze... O! Koszarki się tu robią. Więc jeszcze git. Tutaj drwale przy okazji. Tutaj co tu chcecie? O Boże! Rewolucja. Tutaj mi wzrośnie radykalnie. Nie, gdzie mnie wzrośnie tutaj, więc chyba tutaj będę musiał postawić. I tutaj od razu... Moglibyśmy zakład żywności trochę zainwestować. Albo w hutę szkła, papiernie i uniwersytet kolejny. Dobra. Tutaj, z tego co zauważyłem, to nie dałem organów ścigania. Więc ja muszę dać tutaj. Tutaj bankowość, a następnie jakąś piechotę liniową. Albo nie, nie, nie. Pójdziemy sobie po dystylacji, bo ona będzie dość łatwa do zbadania. A później tutaj. Tym się akurat nie to zrobi, więc to jest git. Tutaj co tutaj problem? Dobra. O, zmniejszyło się. Ale tutaj, tutaj może być mały problem. Tu mi zwierzchnictwo pójdzie, tylko czas zwiększy. Dobra, chyba lepiej będzie to. Dobra, nie zmniejszyło mi się. Więc jest dobrze. Co prawda tiło siły zbrojne to chcecie co? Więc przydałoby się, żeby były dość potężne siły zbrojne, ale no cóż. Tu to jest marynarze na brzegu. O. No tak to jest, jak to znika. A nie, czekaj, podoba mi się. Znika to. Nie mamy buntu. Dobra. Jest całkiem dobrze. Tu przejmujemy teren cały. Tutaj poszukiwanie żółż mi się akurat nie przyda, niestety. Ale mamy. Weszło mi. Aaaa! Teraz załóżmy kolonię. Tak, załóżmy tu i tu. Dobra, te cztery kolonie powinny nam wystarczyć, gdyż to każda nowa kolonia zwiększa po prostu ilość potrzebna do skolonizowania w innych koloniach też. I tak, możemy od razu tą instytucję ulepszyć. I musimy sobie zreformować rząd i dać tutaj wiernych, bo inaczej, oj, marnie będzie. Dobra, udało nam się to przejąć. Teraz może Ojo się uda. Miejmy taką nadzieję. Tutaj jak wam idzie? No, budują dość szybko. Tutaj w ogóle cena drewna jest chyba już no niziutka. Ale dobra. Lecimy kolejne. Hiszpania, co to, nie Pawlasz? A, nie mogę polepszyć stosunków, a tutaj z wami mogę? Z Francją albo coś? Nie. Widzę, że trwa rewolucja. Dobra. I nie zapomnijcie łapce w górę pod film, jak się podoba. I subskrypcji. Dobra. Tu lecimy. Tutaj papirus jest robiony. Za niedługo powinniśmy to mieć i zacząć w uniwersytety. To nawet mogę dwa od razu. Dobra, rozpoczęła się bitwa. To było wiadome. Możemy tu jeszcze parę urzędów dać. No, trzy urzędy powinny wystarczyć. Ewentualnie na początku kolejki dać dodatkowy jeszcze sektor budowlany. Wiem, tutaj są jakieś pomioty piekielne. To by się spodziewał. Ha. Ale spada, to jest ważne. Dobra, urbanistyka weszła. Dobra, teraz będą mieli więcej siły budowy. Będzie dobrze. Nie wiem, co tu jeszcze zbudować. Czy narzędziownie, czy może hutę szkła. No, hutę szkła zbudujmy w ilościach dwóch. Wtedy centrum miejskie będziemy w stanie dać sobie, żeby używali szkła. Gdyż z tego, co widzę, strasznie drogie są te usługi. Tak samo jak drewno też idzie do góry. Jeszcze w ogóle, jak to się stanie, to już ho, ho, ho. Co nie, ale tutaj w urzędzie, tylko w tym rejonie za to, możemy dać, żeby używali mi papieru.
czy będzie lepsza kompletacja podatków. I jakoś ktoś musi mi zużywać ten papier. A tutaj będą przy okazji zatrudniani jeszcze dodatkowe osoby. Tutaj Francja dalej. O, leci tutaj ten obszar. Leci, dobra. To zignorujmy to. Lecimy w Adaj teraz. Musimy zaatakować i przejąć cały. Im więcej, tym lepiej. I tak. I ta kolonia jest po to, żeby postarać odciąć Francję do dostępu dotąd. Musimy sobie tu zrobić jakiś przesmyk, tu, żeby udało nam się tą Massinę ogarnąć. Bo jak się nie uda, to będzie kiepsko, bo tutaj są państwa praktycznie do ogarnięcia, nie? Tu w ogóle nikt nam nie przeszkadza w walkach i to jest fajne. Dobra, do broni lecimy. Musimy ich szybko wytępić też. Ten chłop sobie da radę na pewno. Tutaj właśnie. Tu już od papieru widać, że nie ma. Bo narzekają. Mimo, że tutaj papiernia jest w teorii. Tylko nie mam pojęcia, jakim cudem ona w ogóle nie stać jej na zatrudnienie dodatkowych osób. Może po prostu jakby się samo rozwinęło do kolejnego poziomu? Weźmy to, rozwińmy. Bo tak czy jak będziemy potrzebować. No się dobra, na drugim miejscu niech będzie. Dobra, Wada jest prawie przyjęty cały. Dobra, 30 jeszcze weekendów. 3000 w ogóle tracimy z braku podatków. W sensie z braku odpowiednich podatków jakby. Bo nam uciekają. Dobra, lekarz trzeba będzie zaraz zrobić. Tej społeczeństwie, dajcie mi tutaj dyplom lekarski. No, chociaż on sam się za niedługo powinien zrobić. O, udało nam się zrobić zadanko. Więc dobra, ale czemu jesteśmy 6 koła na minus? Wycyfy. Dobra, udało nam się tutaj to. To w ogóle interesu z nim zadeklarowałem. Dobra, to w międzyczasie podbijemy sobie te małe państweczko tutaj. Które tu jeszcze istnieje, ale to się jeszcze zmieni. Tu w ogóle w sumie mamy strasznie dużo zwierzchnictwa, to możemy zmniejszyć na przykład. I to na przykład, nie wiem, zwiększyć rolnictwo albo coś. Nie wiem, czy to... Nie, to samo rolnictwo, samo to. Nie, zawsze coś. O, tutaj to zakłady zbrojeniowe musimy sobie za niedługo zrobić. Bo co? Tutaj papiernia. W ogóle ma drugi poziom i nagle zatrudnia mega dużo osób. Że co? Wy chcecie? Te dwie rzeczy mi tutaj... O, no to powodzenia wam życzę. Dobra, wracając do tych podatków. To tak, w Beninie. Będziemy musieli dać akta. I w państwie jakimś tam... Nie wiem, jak to się nazywa. Też dajemy. I co? Papier jakoś skoczył do góry? W sensie jego cena? Nie, jest git na tym samym poziomie w miarę. Dobra, to powinno być git. Tu urzędy niby też robię dalej. A. Dobra, i tak. Tu potrzebujemy gwardii i tak dalej. Mamy już szkoły. Mamy biurokratów. Tradycjonalizmie. Trzeba by go zmienić na lecyfizm. Tylko tak, czego mi tutaj brakuje? O, nikt nawet tego nie chce. To może to po prostu? Albo interwencjonizm. Tak, ale dlaczego nie chce jeszcze? Właściciele ziemscy tego nie chcą, ale generalnie... A, musiałem badanka zrobić jakieś. Dobra. Podatek per capita trzeba będzie zaraz wprowadzić. Bo to widzę, że dość mocno chcą. Tylko 10% chcę, żeby się to zmieniło, nie więcej. Tu w ogóle fabryka mebli. Chcą wybudować? Niech będzie, niech będzie. Tu w ogóle oziemnijmy, bo tutaj mamy za dużo stosunków i nie możemy przez to zaatakować. Właśnie, teraz możemy. Tu w ogóle wynagrodzenie wojskowych, dobra tam. Mimo, że macie jakieś walki zaraz. Potrzebujecie być tak silni.
Mamy strasznie dużo dodatkowej tej dużej biurokracji. I tu w ogóle Francja to mi przejmuje. I czemu Francja ma taką flagę? Co tu się tu nie bawiło? Z ich terenami. O, widzicie, się zwiększyło teraz. Halo, Francja? Coś ci o tym nie powiedzieli? Dobra, postawię to może bez komentarza, ale tych mogę przejąć zaraz. Też coś z tą pulą inwestycyjną trzeba zrobić, bo ona tak siedzi sobie. Taka ładna. Taka do dotknięcia. Ja myślę, że teraz po prostu nie będziemy budować, tylko coś ogarniemy. No, że się nie siedzi. Możemy nawet dać o tym stalowym szkielecie, niech będzie. Żelazo i narzędzia od razu. Od razu. Dobra, to nie będę taki chamski dla nich. Bo za dużo potracę jeszcze. Ulala, nowy prestiż. Tu na szczęście nikt nie pomaga. My się bardziej im. Więc damy sobie z nimi na spokojnie radę. Kasę sobie w międzyczasie pozbieramy. Dobra, no możemy dać więcej na wojsko. Niech będzie. Niech stracę. Możemy gwardię narodową zrobić. I o, policję wyspecjalizowaną. Ale z tego co wiem, właściciele ziemscy też bardzo lubią policję mieć. Więc no, od razu jakieś procenty mega do góry nam poszło, to powinniśmy to od razu zrobić. Będziemy co prawda mogli pewnie mniej ludzi ogarnąć. Bo tak, tutaj. A nie, nie ma baterii poborowych. To mi się coś przewidziało. Tam kipieron wie. Dobra. Tutaj musimy sobie wyeksportować parę rzeczy. A tutaj zimportować można coś. Coś to, o, co powyżej 50 ma. Dobra, mamy te kolejny teren, jak tam Egipt. Ile macie? 350. My się jeszcze do was niestety nie umywamy. Ale to trzeba będzie zaraz zmienić chyba. Tutaj dobra, prestiż wolę. Niż jakieś tam rzeczy. Ja tak sukces zwiększy. Po co to komu? O, mamy słodziki ogarnięte. Więc możemy dodać tutaj do nich. O, będzie więcej zakład produkcyjny mi tutaj robił. Kurde, szkła nie ma, a z chęcią bym sobie to zwiększył. Dobra, trudno. Co tutaj mamy? Szansa na ustanowienie prawa mniejsza, ale radykalizm jest mniejszy. Dobra, to pierwsze. Inaczej to tak kiepsko. Dobra, wznówcie mi tutaj. Tak, ty na pewno wywalasz mi stąd. Ty idziesz tam w ręce prywaciarzy. Narzędziownie bym tutaj dał. I to jeszcze przed papiernią nawet. I to tak, żeby się sama rozbudowywała. Tak samo jak tutaj żelazem. Gdzie to się więcej pomieści? Tu. O. Ora, komplementacja już jest z tego prawa. Więc jest dobrze. Tu w ogóle jak mi się uda zrobić szkło, to po prostu nawet tej jednej prowincji zmienię. Niech się dzieje. Tutaj nawet zaraz mi skończą zakład włókienniczy. Ale niestety, nie mam jedwabiu. Więc nie będę mógł robić tych lepszych. Tutaj, co tutaj takiego? Co mi dużo żera? W sumie wiem, co mogłem, że mi dużo żerać. To wojsko. Póki co nie jest mi potrzebne, bo nie prowadzę z nikim wojny. Z Egiptem, ale to za niedługo, to musimy się lekko dozbroić. I właśnie, dobra, stało się. Więc dajmy sobie tutaj... Dobra tam, urośnie szkło, jaki problem. Węgiel. Da mi aż 30 darmowych usług.
Dobra, ale tutaj, tutaj, tu, 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 co to ma znaczyć? Czemu tutaj nie ma ludzi? Jak wam brakuje środków, jak wy zarabiacie takie ilości? Co? Powiecie mi, no drogie, drogie jest to drewno, nie? Nie uwierzę wam. To nie co? Czy mogę wam uwierzyć? To, że ceramiki nie macie. Niech tak zostanie. Macie produkować buka buka. W sensie ceramiki. Barwników nie macie użytych. I to produku... Aha, bo przez to porcelanę jeszcze produkujecie. No tak. Może być. Dobra, lecimy kolejne prawo. A mianowicie, gdzie to były podatki gruntowe. Czemu nie chcecie tego? A, tradycjonalizm muszę zmienić. To na to. Chłopstwo, przemysłowcy chcecie. Chłopstwo i przemysłowcy. To zreformujmy to tak, żeby byli religijni. Dajmy chłopstwo i siły zbrojne już nie wejdą. No nie. Dobra, to coś tego typu. Dajemy sobie agaryzm. Tyle, że to jest tradycjonalizm. Nie wiem, czemu tak późno to zrobię. Lepiej późno niż wcale, jak to się mówi, nie? To właśnie. Dobra. Na piąteczkę czas. I ma mi się to prawo zrobić. Jak mi się nie zrobi, to ja się chyba wkurzę. No. Czemu wy aż 2000 dni to robicie? Nie wiem. Ale wiem jedno. Zwiększmy sobie tutaj agencję. No, to coś do ścigania ludzi. Tutaj to wychodzę na minus i teraz tak. Drewno jest drogie. To zimportujmy. Papier też, ale importować nie można. Problem z rynkiem jest. Ale to muszę ciuchcie dopiero odblokować. A to za niedługo. Nie można tego od razu zrobić. O, mamy. Mamy już to. Zakłady zbrojeniowe. Twarde deski potrzebujecie? To w sumie was mogę przekonwertować na twarde deski. I w zasadzie te meble niech mi się jeszcze luksusowe robią. A co? To się opłaca mi? To się nie opłaca mi kompletnie. Nie, no dobra. Jednak zobaczmy. Jednak zobaczmy. Chcę to zobaczyć. Jest dobrze, bo nie jest źle. Agresywność. Wielka Brytania, no. Czemu? Czemu wy mi to robicie? No i naprawdę nas nie lubią. A ja jeszcze im nic nie zrobiłem. Jeszcze. No właśnie, zobaczymy. Ja zaraz tu zwiększę sobie siłę militarną i będzie po nich. Dosłownie, będzie po nich. Tutaj coś jest ciekawego do dodania. To sobie też zwiększmy. O, tutaj mi się zwiększyło fajnie. To mi się podoba. I co, tutaj bankowość leci. Piechota, artylerię jeszcze przy okazji. O, bankowość. Nie wiem, w co jeszcze bym zainwestował. Kurde, chyba bardziej w produkcję bym już poszedł. I w tą kolej. Ewentualnie jeszcze to po kolei moglibyście zrobić. Na końcu jakiś dynamit. Co tutaj pisze? Dobra, tam na 5 lat. Co to jest? Dobra, jak w ogóle z papiernią tutaj trzymacie? Drogie. Bo drewno jest drogie. Kurde. Czemu wy jeszcze tutaj tak mało? Zeksportujmy to. Dobra, powinno być git. Powinno to wzrosnąć. No.
tu 18 zmieści, a tutaj 23 obozy drwali. Dobra, to przynajmniej te 3 musimy zrobić, żeby było. A następnie polecimy w te uniwersytety. I zaczniemy gdzieś tutaj nawet tak w okolicy, tylko tam, gdzie ludzie będą mieć pracę. Tutaj trzeba wywalić jeden, bo za dużo żebym zrobił. Dobra, niedużo w kolejce jest. To też na sam dół, bo to jest czerwone, to mi dłużej będzie się drobiło. Dobra, poglądy tutaj, ble, ble, ble. Dobra, procenty. Więcej procent, więcej procent. Co to? No nie, halo, co to za powstanie? W którym miejscu w ogóle? Tu mi powstali. Dobra, mam powstanie, ale czy ja nie mogę teraz dodać celu wojennego, żebym was po prostu zaatakował? W ogóle... O kurde. Sobie zmniejszył rzecz, jeszcze ofensywa mi spadła. Jaki dzban z niego. Tu w ogóle, ale duży teren. Ulala, wioska jest. O, udało nam się prowadzić w ogóle prawo, które pozwoli nam prowadzić podatek per capita, ale tak. Chłopstwo i siły zbrojne to chcą. A właściciele ziemscy pewnie są przeciwko, znając życie. No. Nie no, musimy. Musimy, musimy. To mi da straszny zastrzyk gotówki. Dobra, patrzmy jeszcze tutaj. Narzędzia mi się wtedy zwiększy ich cena. I żelaza, ale tak kolosalnie. A wy tutaj działacie? Nie działacie, więc mogę spróbować. Mogę spróbować. Nie zwiększyło się tak bardzo, ale to się jeszcze pewnie zmieni trochę. Na pewno wiem, że żelaza jednak brakuje tak czy siak. Dobra, ja wolę mieć 50 na 50. To udało się chyba. O, wytwarzanie pieniędzy większe. Essa, wytwarzam już 15 tysięcy. Francja mi się niestety tu rozwija i mi smutno strasznie. Tutaj narzędziowni brakuje. Nie wiem, jedną narzędziowni im zróbmy. W ogóle drewno miało spaść. Co nie? Ale nie spadło jakoś. Dziwne. Jak to się zmniejszyło 15? Wrrr! Dobra, zatrzymajmy to. Dajmy sobie w drugiej... Dobra, nawet w trzeciej turze, jakby, żeby mi tutaj zrobili to żelazo. Oni pracują, ale... Jak mają pracować za coś takiego, nie? Mogę jedynie co to zimportować. Co mi co prawda dużo nie da. Lepsze to niż nic. Tutaj alkohole mogę... Nie. Nic się tutaj nie opłaca bardzo. Może żelazo? O, żelazo się opłaca. To mi się zmniejszy. Tutaj jakaś kolejna rzecz. Stawka podatku dochodowego przez 2 lata. Dobra, 2000 będę tracił. Ale dalej będzie warto. Drewno strasznie drogie jest. Może jednak ci, co tutaj mieli. Nie, może ci. To oni niech tutaj dostarczają to zwykłe drewno. A te drugie niech się zmieni, co mnie tam to obchodzi. Dobra, to karka się zrobiła i teraz mogę pozastępować wiele rzeczy. No i chyba to już na tyle będzie ze zastępowania.
Dobra, dobra. Poczytajmy, co oni tutaj mi proponują. A, dobra, to. Jedną kompilację mi to będzie kosztować, ale... Lepsze to, bo tamte to tylko obniża mi szansę na w ogóle zrobienie tego. Tu w ogóle tylko... Brakuje mi żelaza, więc jest dobrze. Woli do przodu. Nawet możemy jeszcze jedno, tylko w kolejności dobrze. Lepiej to ustawić. Tutaj mi się chyba uda to ciapnąć. Ale nie wiem, czemu tak głęboko wchodzisz. W ogóle Francja tego nie chapie? A, bo ona się zajęła innym terenem po prostu. I ten bardziej będzie dla nas. Dobra. Kurde, chyba tego nie wprowadzimy. Coś kiepsko mi idzie. Jeszcze aprobata rządu mi siadła, ale to kompletnie mi siadła. Kto tu chce najbardziej? Chłopstwo, więc musiałbym duchowych wywalić. Ale tak, tak źle, tak niedobrze. Chwilę może tak pozostać, ale nie na długo. Tu w ogóle pula inwestycyjna z środków prywatnych jest ściachywana powoli. To mi się podoba. Żeby też nie była za duża. A my tutaj w badankach jak idziemy? 15 miesięcy będziemy mieli piechotę. I będą mogły nam zakładę produkować normalnie krótką broń. Tutaj niestety mamy strasznie dużo radykałów i to mnie martwi trochę. Tu w ogóle jakaś walka się gdzieś toczy. Francja? Kontra to. O Boże, nie mówcie, że chcecie to skolonizować. Aj. Niestety. Dobra, więcej drewna. Każdy chce więcej drewna. Jakbym miał tartaki. A, może byłoby lepiej. Ale nie mam. Nikomu to nie jest potrzebne. To nie? No, w sumie jestem jako tako na plus. Tylko tak, poziom piśmieniczym się zwiększa, ale za mało badań generujemy. Od połowy mógłbym zwiększyć przynajmniej. Bo tak to trochę poczekam na nie. Dobra, porobią się mi zaraz. Drewno nie jest takie drogie już, jakie było. Tutaj nie opłaca mi się tego odlecieć. Tutaj Francja dalej nie kolonizuje tego? O, działa, mam już, super. Nie mam pojęcia, czemu dalej nie mogę tego skolonizować, mimo że tutaj dostało tyle obszaru. Naprawdę mnie to dziwi. Chyba, że już to jakoś Francja zaklepała, to... Nie jestem pewien właśnie. Dobra, jak tam? Instytucje? Dobra, jest git. Rząd jest mega nieakceptowalny. Co tutaj jest? No... Nawet praw nie mogę. Czemu? Dobra, to zreformujmy go. Zaraz po tym, jak się uda, ale... Ale to się chyba nie uda. Właśnie nie wiem, dajmy, zróbmy jakoś tak. Może z chłopcem się pogodzą jakoś. A, bo walczą tutaj. Ale ściechają, miejmy nadzieję, ci. Będę miał dostęp do tego w końcu. Obszaru. No dawajcie, dawajcie, dacie radę, dacie radę. Dacie radę, dacie radę. Wierzę w was. No, 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 no. Proszę, żeby to starczyło. No dajcie, dawajcie, dawajcie. Dacie radę. 6 dni, 5, 4, 3, 2, 1. Aha, tak mało. Nie, to idźcie ode mnie.
Ja tu chcę moich podopiecznych sobie pozmieniać. To i to im daję. Ale w zamian tutaj w budynkach produkuję to od razu. Dobra, jak tam centra miejskie? A weźcie ze szkło. Czemu nie? Tutaj mega by staniały, jakbym to wziął. Dobra, ale muszę wstrzymać, bo inaczej będę wychodził naprawdę na minus. Wiesz, niedobór szkła jest niedobór tych broni. Nie eksportowy, jakbyś importował to? Ktoś ma? Mają! Artylerię? No, artylerię akurat nie mają. Ale dość szybko za to mi będzie rosła siła. Czemu mi to spadło w dół nawet? Bornu nie wie, czy decydować na kupno tego, czy nie. Dobra, miesza aprobata. Teraz tak, ja mam siły 370 coś. A, wy macie 380. Niedużo, niedużo już się różnimy. Muszę chyba więcej koszar zbudować, ale to wymaga ode mnie więcej pomyślunku. Nie wiem, zbuduję tej kopalni tego węgla w ilości dwóch. Może i se pozmieniamy jakoś, tak żeby centrum miejskie się bardziej opłacało. Ja spróbuję zimportować parę szkieł jeszcze. I wznówmy to. Tą produkcję. Artylerii brakuje. Mamy w sumie tyle co oni mniej więcej, bo oni mają 117 garnizonów, mamy 132. O, trzeba będzie wybudować po prostu więcej teraz wojskowych. Tam zignorować te uniwersytety. Znowu jakieś nieudane? Zakaz niewolnictwa chcą, żebym prowadził. Spoko, sędzią, ale kiedy? Dobra, to już czas. To już czas. Pam, para, pam, pam, pam. Boom. Tutaj węgiel mega skoczył do góry. Ale on się będzie powoli temu uzupełniał. No. Siedem tygodni jeszcze. A usługi będą mega tanieć. Zobaczmy sobie nawet tutaj. Usługi staniały. Przynajmniej tu momentalnie. Tutaj będą się stabilizować teraz. Dobra, popatrzmy, czy coś możemy zrobić tutaj. Co wy chcecie? Nie. Ale ja się boję, że zaczniecie mnie atakować, więc chcę ocieplić z wami stosunki. I tak samo z Wielką Brytanią, Hiszpanią, Portugalią jeszcze. O, z Portugalią mogę. Pewnie zacznę z kimś atakować się i Francja wbije mi nóż w plecy. Tak będzie na pewno. A wracając do uniwersytetów, to tutaj mogę wziąć filozofii? Nie mogę. Kurde. Trzeba, potrzebuję, żeby mieć wziąć filozofii. Tu mi da zwierzchnictwo. Tutaj chyba będzie. Wziął filozofii. 5 lat by mi to zajęło.
Tu już badania i tak mam na najbliższe 224 miesiące. Czyli dużo. Węgla tutaj brakuje w ogóle. To kolejne. O, tylko nie wiem, czy mi będzie stać akurat na to. Ale jeżeli mi by wprowadzili czasem przypadkowo ten podatek, no to byłoby mnie stać wtedy. No, co za pech. Zreformujmy, dajcie mi tych i wojskowych. I teraz handel niewolnikami trzeba. Ha? Wracamy do protekcjonizmu? Nie, nie, nie. Możemy Gwardię Narodową ewentualnie dać. No. Gdzie wy mi założyliście? Tu mi założyliście! Wiedziałem! Szuję z was, naprawdę. Jeszcze jak mi tutaj założycie, to ja się już dosłownie wkurzę. Nie tyle, nie po to walczyłem, żebyście mi tutaj nie pozwolili tego mieć. Ale Francja, tu, tu. Jeszcze Prusy, gdzie? Tu obok. Dosłownie. Nie no, szlak mi trafi. Jeszcze żyję już na kredycie, to czas odpuścić budowanie. Tutaj, nie wiem, zakład mógłby się na przykład jakoś ulepszyć albo coś. Dosłownie, szybciutko. Ale mam 380, wy macie 385. Zwiększyć podatki tak średnio. Tutaj w Badaju w ogóle jest problem. Ten wam budował coś, co po prostu wam tu najwięcej zarobi. Nie wiem, żywność. Dosłownie żywność. Ja nie masz pojęcia co dać? Żywność. Ale tak. Narzędziowni. Dobra, weźmy sobie to. Będzie przez chwilę takie błędne koło. Ale mnie to nie obchodzi. Tu drewno. O tak. I będziemy potrzebować. Żelazo. Żelazo ma niedobór. Kto by się tego spodziewał? Ale spokojnie, to się zmieni. O, kopalnie węgla nawet już jest więcej. Chuj, ile tutaj żelazo, żelazo, żelazo. Żelazo. Jedna kopalnia chyba nie wystarczy tutaj niestety. Ale... O, ale żeście się rozprzestrzenili. Prusy pewnie też. No, teraz walczycie o... o siebie nawzajem. Nie mam pojęcia tylko, czemu ty mi nie chcesz w tą stronę iść. Porozumienie handlowe? Dobra. Dobra, większa szansa. Ustanowienia, będzie bardzo dobrze. O, panie, ale wy tu macie. Ile tu trzeba czekać? Ale nie, jakoś muszę stymulować ten rozwój. O, infrastruktura jest problemem. Obszar niewcielony. No, trochę może zepsułem dając to. Ale myślę, że się na mnie tak nie wkurzycie. Tu w ogóle jak zacząłem jakoś zarabiać dość mocno. Że mimo, że buduję, to wychodzę na plus. Co? Nie, nie zostaniemy twoim protektoratem. Czy tam kimś tam. O, 11 miejsce już. Ale co? Skończymy ten odcinek? I widzimy się w kolejnym. Ciao.